bracia i siostry. Z łaski Chrystusowej przeczytamy z Księgi Daniela, Stary Testament, Księga Daniela. Księga Daniela, 5 rozdział, od 30 wersetu. 5 rozdział, 30 werset z Księgi Daniela ze Starego Testamentu. 5 rozdział, 30 werset, Księga Daniela. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski, a Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata, i postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów, mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel, i owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: żyj wiecznie, królu Dariuszu! Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może się cofnąć, nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalemu, i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtedy wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się, błagającego swojego Boga. Potem stanęli przed królem i tak rzekli: czy nie kazałeś wpisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni, a cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł: rzecz to niewątpliwa zgodnie z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiadając, rzekli do niego: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać. 3 razy dziennie odprawia swoje modły. A gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować, i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: wiedz, królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król spiesznie do lwiej jamy.
A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem do Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych i dzieci, ich żony. A zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: Pokój wam! Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winien drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów, a Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Amen. Daniel, starzec, jako starzec, ponad 80 lat miał, jeden człowiek, który od młodego swojego wieku podejmował poprawne decyzje w swoim życiu i poprawne decyzje są posłuszeństwo woli Bożej. Od młodego wieku rozkoszował się w przychylności Bożej, czyli to, co my wzywamy ludzie, aby myśmy mieli przychylność Bożą. Od młodego wieku podjął piękną decyzję, aby zabezpieczyć sobie przychylność Bożą w jego życiu, zdecydował w sobie, aby nie zarazał się darami króla. I odrzucił to, co ludzie nazywali szczęście, albo wiele razy przychylność Bożą, rozkoszność i dary tego świata, i wybrał jedzenia proste. I Bóg od tamtej chwili, i Bóg, który zna jego serce i wiarę jego i widzi, że jego dzieła, że jego wiara ma dzieła, czyli jest żywą wiarą, podarował mu dary bardzo poważne, broń, aby mógł nie tylko iść w obecności Bożej, ale aby był rozróżniany wobec Boga i wobec ludzi, podarował mu ducha mądrości i poznania i zdolność, aby wytłumaczał sny i zagadki. Wiele stało się w jego życiu, wiele razy był w trudnej sytuacji, przeżył całe swoje życie pod rządami Babilończyków, od Nabuchadnaszara aż do Baltazara, który jako bezbożny został uśmiercony, zabity, i to było od Boga, i królestwo przyszło do Mediów i do Persów. I królem był Dariusz, Medyjczyk, i rozróżniał ten król dobre rzeczy i od Pana, czyli rozróżniał, że między wszystkimi mądrymi, których mógł wybrać w swoim królestwie, aby rządzili pod jego przykazaniem, rozróżniał jednego człowieka, na którym
był nadzwyczajny duch, nadzwyczajny duch, duch Boży. I powtarzam, że jest bardzo ważne, abyśmy mogli wyróżniali w naszym życiu duchowne rzeczy i na te nadzwyczajne, które Bóg daje koło nas. Czy to się nazywa człowiek, czy wydarzenia, czy sytuacje, czy Kościół, czy Słowo Boże, czy Słowo Ludzkie. I w taki sposób ustanowił 120 satrapów, trzech ministrów i między nimi był też Daniel. Daniel więc w swojej starości rozkoszował się w przychylności Bożej. I powtarzam, że to jest nasze pragnienie i to jest uzależnione od dzieła wiary, pomimo jak człowiek ma wiarę. Przychylność Boża jest dana w życiu Daniela i chcemy, aby była dana w życiu każdego z nas osobna, ale jednocześnie jest dane też nienawiść wroga, diabła i jego dzieci, którzy planują oszustwa i podstępne rzeczy, aby oszukać sługę Boże i aby zatrzymać przychylność Bożą. I rzeczywiście postarali się, aby znaleźć grzech, błąd u Danielu co do związku, który zaufał mu Dariusz i udało mu się. Ale oszustwo nie zatrzymuje się. Jest kontynuowana. Wróg jak nie znajduje drogi, drzwi otwartych, aby wszedł, jako złodziej szuka gdzie indziej, aby wszedł do życia ludzi. I zrozumieli, że jedyna możliwość, aby mogli znaleźć błąd przeciwko Danielowi i przekroczenie i grzech, co do słowa Dariusza, jest, aby go złapali i oszukali w rzeczach bożych i znaleźli sposób. Śledzili go i stwierdzili, że ten człowiek przez całe swoje życie bez przerw zawsze modlił się 3 razy dziennie, rano, po południu i wieczorem i w dodatku z wielką odwagą, otwierając okna i drzwi, zwracając się w stronę Jeruzalemu, wychwalał Boga. I w taki sposób powiedzieli, że znaleźliśmy sposób, aby go złapać i oszukać. Przybliżyli się do Dariusza i doradzili mu, bardzo przychylny dla niego radę, ale z wielkim oszustwem przeciwko Danielowi. 30 dni, aby cały luty cię czcił królu Dariuszu, wydamy rozkaz króla, którego nie można wzruszyć, bo jest prawem Medów i Persów i nie może być cofnięte to prawo, aby było zabronione dla każdego człowieka 30 dni, aby wychwalał i aby modlił się, albo aby prosił do człowieka, albo do Boga, ale tylko, żeby to czynił do ciebie. I to podobało się Dariuszowi, który mógł rozróżnić Ducha Świętego na Danielu, ale nie mógł rozróżnić oszustwa w dzieciach diabła. Bardzo łatwo oszukuje diabeł cały świat, bardzo łatwo. I w taki sposób wydał zarządzenie, podpisał zarządzenie i droga jest już teraz otwarta. Przybliżali się, zobaczyli Daniela, że nie przestał modlić się z odwagą i z wiarą do swojego Boga 3 razy dziennie z otwartymi oknami i uradowani dotarli do Dariusza i opisali mu te wydarzenie i powiedzieli mu i objawili mu, że pomimo zarządzenia Persów i Medów
które były dane od króla Dariusza. Jeden człowiek wierny nie podporządkował się. I kontynuuje, trzy razy dziennie odprawia swoje modły. I nim jest Daniel, ten wyborny Boga, ale i Dariusza. Dariusz zasmucił się bardzo, mówi Słowo Boże. Starał się z całego swojego serca, aby uwolnić Daniela. I starał się aż do zachodu słońca, aby go uwolnić, ale nic z tego, nie udało mu się. Teraz jest król, jest zarządzenie, jest pułapka doskonała, ustawiona jest pułapka i nie ma zbawienia. Nie ma nadziei. Jednak Daniel wie bardzo dobrze i my wiemy bardzo dobrze, że ponad królami, ponad zarządzeniami, ponad nakazami, pod oszustwami ludzkimi jest wszechmogący Bóg. I dla Boga nic nie jest niemożliwego. Tak, na pewno, i to jest bardzo poważne, abyśmy mogli zrozumieć, że Bóg szanuje przykazania i nakazy ludzkie. Jest ten, który daje nakazy i szanuje nakazy. Nie będzie czynił rzeczy, które będą ponad nakazami i zarządzeniami ludzkimi. Bóg działa ponad wszystkim tym. I odważę się i powiem, że jest ponad wszystkim. To jest ten Bóg. W tego Boga wierzy Daniel i tego Boga poznał Daniel. Poznał Daniel Boga, który ma, jest ponad wszelkie moce niebieskie, podziemskie i ziemskie, jest wszechmogącym i znajduje sposoby, aby zbawiał wiernego człowieka. Tam, gdzie wszechmogący król Dariusz był całkowicie niemocny dla zbawienia, tam pokazuje się, objawia się wiara Daniela w jednego Boga, który jest Panem wszelkiej mocy. I jest bardzo ważne, kochani bracia i siostry, abyśmy wiedzieli, w kogo uwierzyliśmy. Nie jest to Bóg, który pracuje tylko poprzez ziemskie i naturalne sposoby, ale to jest Bóg, który pracuje zazwyczaj ponad ziemskimi i naturalnymi sposobami, bo jest jedyny Pan. Jest Królem Królów i Pan Panów. I Daniel wie o tym i ufa mu. I dlatego, bo wie i ufa mu, i dlatego nie waha się w ogóle. Nie jest ofiara, że mówi, że nie szkodzi jak umrę. To jest też ofiara, ale podjął decyzję aż do śmierci Daniel, że ja cokolwiek się stanie w moim życiu, ja będę wierny i pozostanę wierny. Ale cechą Daniela od początku było, że Bóg, dla Boga jest wszystko możliwe. Jak był jeszcze młodzieńcem kiedyś, zostało też dane zarządzenie, aby byli wszyscy byli zabici, którzy nie wyjaśnieją, nie dadzą wyjaśnienia co do snu Nabuchadneszera, i z tą samą wiarą i ufnością i z tym samym zamysłem Daniel powiedział: poczekaj chwilę i ja mam Pana, który może uczynić rzeczy niemożliwe. I poszedł i pomodlił się i
co prostszego dla Boga, który dał sen Nabuchodonoszorowi, aby wyjaśnił Danielowi. Z wielką prostotą współpracuje i żyje w obecności Bożej Daniel, znając, że dla Boga wszystko jest możliwe. Ale wie coś jeszcze, bo serce jego nie oskarża i sumienie go nie oskarża, że Bóg jest gotowy dla tego, który jest dobry wobec Boga i nie ma przekroczenia wobec ludzi i człowieka, wie, że Bóg będzie od razu z odpowiedzią co do jego modlitwy i to jest dzisiaj przekaz od Boga, wierzę, że Bóg dla świętych, ale szczególnie dla wiernych jest bezpośredni i od razu z odpowiedzią w najlepszy sposób poprzez moc Ducha Świętego. Wynik jest bardzo łatwy. Teraz wszystko jest łatwe. Tam, gdzie nie mógł nic zrobić Dariusz i Daniel znalazł się w dole z lwami, w jamie z lwami, zapieczętowany kamieniem, aby nie było oszustwa, bo oszuści myślą i planują z oszustwem. I Bóg wysłał jednego anioła do tej jamy, aby usiadł razem z Danielem jednego wieczora i żeby zamknął jamy lwów. Tak prosto. Tak prosto to wszystko było. Takie łatwe to wszystko było. Nic nie zrobił wielkiego, że Bóg... Nie, Bóg nic takiego nie robi. Rozkazał. Poszedł, idź i zamknij paszczę lwów. I anioł obecny. I całą noc towarzyszył Danielowi anioł i z lwami, które stały się owieczkami. Chwała Bogu. Następnego dnia całą noc nie mógł spać Dariusz, bo nie miał wiary Daniela. Miał jednak miłość do Daniela i to jest inna ładna cecha. Nie jadł nic, nie przyprowadził do siebie nałożnic i z samego rana o świcie poszedł król spiesznie do lwiej jamy i zawołał smutnym głosem poprzez niewiarę do Daniela. Danielu, sługo Boga żywego, miał objawienie, miał wyróżnienie, rozróżnienie. Czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? I słuchał, i słyszy głos Daniela. Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi się nie zaszkodziły, gdyż i teraz ja jestem wolny i błogosławiony. I mówi coś, co jest poważne. Mówi swoją odwagę. Powiedział swoją odwagę. Przyczynę, którą on sądzi. I to stało się dlatego, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Ale inaczej widzi to człowiek. To jest przyczyna Daniela, mówi Daniel. I to jest, ale inna jest przyczyna, którą widzi Bóg. Nie, gdyż wierzył w swojego Boga. Wynik widzi Daniel, że byłem niewinny wobec ciebie i bez grzechu wobec Boga. Bóg jednak wie głębokości, że byłeś niewinny i bez grzechu, bo wiara jest w twoim sercu. I wiara twoja jest zaliczana dla sprawiedliwości wobec Boga. I dlatego
to wszystko się stało. I w taki sposób, kochani bracia i siostry, człowiek Boży, który rzeczywiście ufa i wierzy Bogu, ma tą ładną cechę, aby mógł świadczyć, że wierzę w kogo uwierzyłem, dociera i daje Boga, aby było pokazana wobec wszelkiej mocy, że On jest Panem i jest Panem nad wszystkimi królestwami, nad wszystkimi przykazaniami, zarządzaniami, dekretami, nad wszystkimi oszustwami ludzkimi, ale który jednocześnie też czci nakazy ludzkie i działa zgodnie z Jego zakonem i te zgodne z zakonem Jego są wiara z czynami. Wiara żywa, wiara czynna, wiara, która usprawiedliwia człowieka w oczach Boga. Amen.